Witam Was, kochani, serdecznie. Cieszę się, że będziemy mogli razem studiować Słowo w ten piękny sobotni dzień. Sabat i sabaty w Biblii to temat, którym chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Skąd wzięło się w ogóle to rozważanie? Oczywiście myślę, że wielu z nas zetknęło się z tym tekstem, który jest tutaj wypisany w liście do Kolosan, 2 rozdział 16 i 17 werset. Niechże was nikt tedy nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko są to tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Myślę, że jest taka tendencja w wielu kręgach chrześcijańskich dzisiaj, żeby mówić o tym, że to nie cotygodniowy, literalny, 24-godzinny dzień sabatu jest tym sabatem, który Bóg miał na myśli jako odpoczynek dla człowieka, ale Chrystus jest naszym sabatem. Oczywiście w pewnym duchowym sensie tak jest. Chrystus jest też w pewnym takim duchowym sensie naszym odpoczynkiem, ale sabat, który Bóg ustanowił na początku stworzenia, jest pewnym szczególnym darem człowieka dla ludzkości. I tak jak pieśń, którą wcześniej śpiewaliśmy, cóż to będzie za dzień? Był kiedyś taki szczególny dzień w przeszłości, w historii tego świata, kiedy Bóg ukończył dzieło stworzenia i rozkoszował się społecznością z człowiekiem. To dzieło zostało ukończone. Jeszcze na temat cyklu tygodnia stworzenia będę chciał za chwilę mówić. Ale oczywiście ten tekst w liście do Kolosan pozostaje nadal i jak my mamy go rozumieć, o czym tutaj jest mowa. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, święta, nowiu księżyca bądź sabatu. I tutaj jakby w jednym ciągu są wymienione takie rzeczy, co do których mamy jasność, prawda? Pewne pokarmy, pewne napoje były częścią praw ceremonialnych w Izraelu, pewne święta, nowie księżyca, ale tutaj w jednej kolejności jest powiedziane sabat. Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. I czy sabat cotygodniowy to jest cień rzeczy przyszłych? Oczywiście dzisiejsza technika i dostępność informacji, internet pozwala nam to na to, żebyśmy nawet nie znając oryginalnych języków hebrajskiego czy greckiego, mogli pewne takie dość dogłębne studium przeprowadzić. I dzisiaj oczywiście ja nie znam języka hebrajskiego ani greckiego, ale korzystając z przekładu interlinearnego możemy pewne rzeczy lepiej zrozumieć. Oczywiście jest to dostępne za darmo w internecie i mamy tekst grecki na przykład, później pod nim mamy taką transkrypcję łacińską, czyli te same greckie litery, jakie należy czytać według tych liter łacińskich, którymi my się posługujemy, i pod spodem tłumaczenie. I mamy tutaj właśnie ten fragment Słowa Bożego, który mówi, niech was nikt właśnie nie sądzi z powodu. I tutaj jest ciekawa rzecz. Przekład dosłowny mamy tutaj tego wersetu. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia lub picia lub z powodu udziału w święcie lub nowiu lub sabatów. Tutaj w oryginale jest greckie słowo sabaton, które tutaj jest na zielono podkreślone w tym tekście. To są właśnie, to jest liczba mnoga, słowo sabaton. Oczywiście jest to greckie słowo sabaton, ale słowo greckie sabaton pochodzi z hebrajskiego słowa sabaton. I co znaczy hebrajskie słowo sabaton, za chwileczkę zobaczymy. Ale czasami w naszym studium Biblii my możemy wyciągać zbyt pochopne wnioski z analizy jednego tekstu biblijnego. I dlatego ja postanowiłem dzisiaj poświęcić trochę czasu temu tematowi, dlatego że też pewne osoby przychodzą do mnie i pytają, jak to jest właśnie z tym tekstem. Osoby, które po prostu szukają prawdy. Słowo sabaton jest używane w Biblii również w określeniu, dla określenia tygodnia. Tutaj mamy inny tekst, który mówi i wcześnie rano, pierwszy dzień tygodnia,
Gdy wzeszło słońce, przychodzą do grobowca. To jest tekst oczywiście, który mówi o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale wcześniej rano, pierwszego dnia tygodnia, tu użyte jest to samo słowo sabaton. Czyli słowo sabaton, sabaty, było używane również do określenia tygodnia, jako takiego cyklu tygodniowego. Dlatego to słowo w Biblii ma troszeczkę inne znaczenie, niż czasami tłumacze oddają to prostym słowem sabat. I my musimy być też świadomi, że jakiekolwiek tłumaczenie, my tu czytamy oczywiście generalnie Biblię w języku polskim, jakiekolwiek tłumaczenie tekstu oryginalnego jest też swoistą interpretacją. Dlatego jeżeli czytając pewne teksty biblijne mamy wątpliwości, to dobrze jest sięgnąć do języka oryginalnego i poszukać pewnych analiz, analogii, jak to słowo jest używane w innych miejscach Pisma Świętego. Oczywiście mamy tą biblijną zasadę, że na świadectwie dwóch lub trzech świadków ma opierać się każda sprawa, dlatego nie możemy zbyt daleko idących wniosków wyciągać z analizy jednego tekstu biblijnego, jakoby sabat cotygodniowy był cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością był Chrystus. I stąd teraz Chrystus jest naszym sabatem. W pewnych kręgach chrześcijańskich tak to jest interpretowane. Kiedy ja chodziłem w dawnych czasach do szkoły, uczono mnie na języku polskim, przypuszczam, że tak samo to jest dzisiaj, że każda wypowiedź, każdy tekst czy każda książka ma takie trzy główne elementy: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Przypuszczam, że dzisiaj tak samo uczą w szkole i nie jest to oczywiście dla nas nic dziwnego. Ale jest pewien fragment Biblii, który jest zaskakujący, dlatego że ma dwa wstępy. To jest fragment z 3 Mojżeszowej, 23 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Jeżeli chcecie to śledzić w waszych Bibliach, to zapraszam. Jeżeli chcecie spoglądać na ekran, jest to również pokazane na ekranie. Ja tutaj dołożyłem też zrzuty ekranów z tego tłumaczenia interlinearnego, żebyśmy mogli zobaczyć oryginalne hebrajskie słowa. Ale jest coś jeszcze świetnego w tej Biblii interlinearnej, że ona ma te kody Stronga, gdzie pewien chrześcijański autor wykonał olbrzymią pracę i każde słowo, które jest w Biblii, przyporządkował mu pewien numer. I możemy widzieć, jakie słowo jest konkretnie użyte w danym tekście. I 3 Mojżeszowa, 23 rozdział, to jest bardzo ciekawy fragment Biblii. Jak jeszcze będę miał kiedyś okazję być u was, to przygotowałem taki cykl kilku kazań z tego właśnie rozdziału, bo jest tam wiele cudownych prawd o cieniach, których rzeczywistością jest Chrystus. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: mów do synów izraelskich i powiedz im tak: te są uroczystości świąteczne Pana, w których będziecie zwoływać święte zgromadzenia, te są moje święta. Tu oczywiście jest podany też link do tej Biblii interlinearnej, jeżeli ktoś chciałby skorzystać, może oczywiście skorzystać. I to jest wstęp do 23 rozdziału i czytamy właśnie: Pan do Mojżesza powiedział, mów do synów izraelskich, powiedz im tak, te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia, te są moje święta. Tutaj właśnie używane są takie słowa Moa, Jahwe, uroczystości świąteczne Pana. Moa to są uroczystości świąteczne i święte zgromadzenia, Mikra Kodesz. Te są uroczystości świąteczne Pana, w których będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. Tak mówi werset drugi. Ale w wersecie czwartym: te są uroczystości świąteczne Pana, święte zgromadzenia, w które będziecie ogłaszać, w ich oznaczonych czasach. Widzimy powtórzenie tej samej myśli. Może słowa nie są idealnie te same, ale jest ta sama myśl o uroczystościach świątecznych Pana, o świętych zgromadzeniach, które mają być zwoływane. I co jest ciekawe, w wersecie czwartym jest powiedziane: w ich oznaczonych czasach. Mamy tutaj te same hebrajskie słowa, Moa, Jahwe, uroczystości świąteczne Pana, i święte zgromadzenia, Mikra, Kodesz.
Dlaczego dwa razy jest ta sama myśl w wersecie 2 i 4? Jakby dwa razy ten sam wstęp. Oczywiście kluczem i odpowiedzią jest to, co jest w wersecie 3, pomiędzy tymi wersetami 2 i 4. A w wersecie 3 czytamy: 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Uroczyście ogłoszone święto, żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach. To jest tekst wersetu 3, który jest pośrodku tych dwóch wstępów. Dlaczego? Oczywiście jest tu ciekawe określenie, które podkreśliłem tu na zielono. Sabat, dzień całkowitego odpoczynku. W języku hebrajskim jest tutaj użyte słowo szabat, szabaton. To słowo szabaton przed chwileczką analizowaliśmy, że występuje właśnie w Nowym Testamencie jako hebrajskie sabaton. Ono jest oczywiście zaczerpnięte bezpośrednio z języka hebrajskiego, ze słowa szabaton. Tutaj są te numery konkordancji Stronga i oczywiście jest to sabat Pana, szabat hi Jahwe. Także jest różnica między pewnymi świętami, które Bóg nakazał obchodzić w ich oznaczonych porach, które były cieniami rzeczywistości, którą jest Chrystus, a cotygodniowym sabatem. Widać to w tym, że dwukrotnie jest ten sam wstęp przed uroczystościami świątecznymi Pana i świętymi zgromadzeniami. Jedno z typów tych uroczystości świątecznych Pana, które mają być związane ze świętymi zgromadzeniami, to jest właśnie cotygodniowy sabat. Ale jest drugi rodzaj świąt, w których mają być właśnie święte zgromadzenia, te uroczystości świąteczne Pana, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach. I to jest drugi wstęp do tej drugiej grupy świąt, która przedstawia 7 świąt ceremonialnych. Czyli jeden wstęp dotyczy cotygodniowego sabatu, który jest uroczystością świąteczną Pana, w którym ma być święte zgromadzenie, tak jak dzisiaj mamy takie święte zgromadzenie, czyli publiczne, wspólne nabożeństwo. I to jest wstęp do wersetu 3, do sabatu cotygodniowego, który jest nazwany Szabat Hi Jahwe, sabat Pana. Ale jest drugi rodzaj świąt, świątecznych uroczystości Pana, świętych zgromadzeń, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach. Jest konkretne, są podane czasy tych właśnie świąt. I tu jest wyraźne to rozróżnienie sabatu cotygodniowego, sabatu pańskiego, od sabatów świąt ceremonialnych, które mają być obchodzone w ich oznaczonych czasach. Jaki jest cel tych 7 świąt dorocznych? Po co tam mają być święte zgromadzenia, które mają być tak samo jak święte zgromadzenia w cotygodniowy sabat? 3 Mojżeszowa, 23 rozdział, od wersetu 37 do 38 czytamy. To są święta, które obwołacie jako święte zgromadzenia. To jest podsumowanie tych tekstów, które dotyczą tych 7 świąt, o których później będę troszeczkę mówił. Jaki jest cel tych 7 świąt, które mają być obchodzone w ich oznaczonych czasach? Aby składać Panu ogniowe ofiary, całopalne, z pokarmów, rzeźne i z płynów, każdą w swój dzień. Teraz widzimy to powiązanie, o którym pisał apostoł Paweł na początku w tym tekście Nowego Testamentu, że są pewne rzeczy, które są związane właśnie z pokarmami, z napojami, z pewnymi uroczystościami świątecznymi, z sabatonami, które właśnie mają być, tak jak w starożytnym Izraelu było to, obchodzone w ich oznaczonych czasach. I co jest ważne? Niezależnie od sabatów Pana, te 7 świąt ceremonialnych, one mają być niezależnie od cotygodniowego sabatu, sabatu pańskiego, Szabat Hi Jahwe. I niezależnie od wszystkich waszych ślubów i niezależnie od wszystkich waszych dobrowolnych ofiar, jakie będziecie składać Panu, to ma iść swoim rytmem, ale te 7 świąt w ich oznaczonych czasach mają być niezależnie od tego obchodzone i w te święta mają być składane Panu ogniowe ofiary całopalne z pokarmów rzeźnej i z płynów. Celem jest składanie ofiar, dlatego że te wszystkie święta wskazywały na służbę Jezusa Chrystusa.
Wracając do cotygodniowego święta sabatu i tej różnicy, która jest tutaj wyraźnie przedstawiona. 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Szabaton, tak jest to w języku hebrajskim. Uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach. Co było charakterystyczne, w sabat miano nie wykonywać żadnej pracy, miał to być sabat Pana we wszystkich jego siedzibach. Spróbujmy się przyjrzeć od takiej strony pewnej struktury tygodnia. Ja jestem z zawodu inżynierem i tak lubię patrzeć w taki systematyczny, poukładany sposób na pewne rzeczy. I przyjrzyjmy się tygodniowi stworzenia, jak to wyglądało. Mamy, można byłoby powiedzieć, pierwsze cztery dni, zależy jak potraktujemy dzień czwarty, to jest przygotowanie środowiska, w którym miał żyć człowiek. Czyli Bóg oddziela pewne sfery, oddziela światłość od ciemności, oddziela wody od wód, tworząc właśnie atmosferę, tworząc sklepienie właśnie. Przed potopem ziemia była otoczona taką warstwą wodną, tworzącą efekt cieplarniany, stąd nie było przed potopem takich pór roku zmian temperatur, ale to powiedzmy może nie jest takie ważne w tym momencie. Później Bóg oddziela suchy ląd od wody i Bóg ustanawia, ja bym nawet powiedział, że ten czwarty dzień to jest już początek zapełniania tych stref, które Bóg rozdzielił. Czyby Bóg najpierw rozdziela pewne strefy, a później je zapełnia. W tej strefie właśnie przestrzeni powstają ciała niebieskie, które wyznaczają pewne rytmy, cykle działania człowieka. Później jest zaludnienie właśnie tych sfer, które Bóg rozdzielił, czyli powietrza i wody. W 6 dniu jest zaludnienie ziemi zwierzętami i na samym końcu zostaje stworzony człowiek, czyli mamy przygotowanie środowiska, zaludnienie tego środowiska, zaludnienie ziemi i ten 7 dzień, który jest nieparzysty, który jest jakby ukoronowaniem tego wszystkiego, to jest dzień na wspólnotę. I sabat to jest szczególny dzień na wspólnotę Boga z człowiekiem i człowieka z człowiekiem. Wracając do tekstu biblijnego i pewnych słów hebrajskich, które są tutaj użyte przy stworzeniu, dlatego że widzimy wyraźnie, że sabat cotygodniowy został ustanowiony przy stworzeniu, on nie miał nic wspólnego, jeszcze grzechu nie było, więc nie miał nic wspólnego z pewnymi ceremoniami, które symbolizowały działania Jezusa w planie zbawienia, czego dotyczyło te 7 świąt, o których później będziemy mówić. Czytamy i w 2 Mojżeszowej, 2 rozdział, 2 werset, jest to fragment historii stworzenia. I ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił. Tutaj są hebrajskie słowa, ja może troszkę będę kaleczył, ale tu jest pewna pomoc, jak to wymawiać. Vayish bot baim yom Haszewi. Także nie ma tutaj słowa sabat, jest słowo Haszewi, 7 dzień. Ale kiedy przesuniemy się do wersetu 3 i pobłogosławił Bóg dzień 7, tutaj również jest to słowo Haszewi, poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Jest tu hebrajskie słowo szawat. To nie jest to samo słowo szabat, które jest właśnie odnośnie dnia 7, szabatu pańskiego, szabat hi jahwe, to jest słowo szabat, to jest inne słowo w konkordancji Stronga, ale bardzo zbliżone. Właśnie w nim odpoczął i tu jest to słowo szabat, które ma swoje źródło, ten sam rdzeń, co słowo szabat, jako już ten dzień właśnie odpoczynku. Szabat to jest czynność odpoczywania, szabat to jest dzień, w którym się odpoczywa. Także tyle na temat sabatu cotygodniowego, ale w Izraelu było tych 7 ceremonialnych świąt dorocznych. O nich bardzo krótko będę chciał wspomnieć. Ja to tak podzieliłem na święta wiosenne,
święta jesienne, zresztą znaczy, no, nie tyle ja, tak ogólnie jest to podzielone na święta wiosenne, święta jesienne, ale ja widzę też pięćdziesiątnicę jako takie święto, które jest troszkę pośrodku między grupą świąt wiosennych, którymi była Pascha, Przaśniki i Pierwociny, a grupą świąt jesiennych, którą było święto trąb, Dzień Pojednania i święto namiotów. Pięćdziesiątnica jest troszkę pośrodku. Dlaczego? To już nie dzisiaj, to już jak kiedyś innym razem będę chciał ten wątek też przedstawić. Ja tak szukałem, bo niektóre z tych siedmiu świąt były świętami, w które oczywiście było święte zgromadzenie, to były świąteczne zgromadzenia, ale nie było, tak jak w sabat cotygodniowy, powiedziane, że żadnej pracy nie można wykonywać. Był zakaz ciężkiej pracy. Na temat Paschy i Pierwocin nie znalazłem takiego zapisu w opisie tych świąt, ale w Święcie Przaśników mamy 3 Mojżeszowa, 23 rozdział, 7-8 werset. Pierwszego dnia będzie dla was ogłoszone święte zgromadzenie, czyli Mikra Kodesz, święte zgromadzenie. Przaśniki oczywiście trwały 7 dni. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, lecz będziecie składać Panu ofiary ogniowe przez 7 dni. 7 dnia będzie święte zgromadzenie, znowu Mikra Kodesz. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Więc przaśniki były pewnym świętem, ale ono nie miało takiej rangi jak sabat cotygodniowy. Nawet w świetle tego, że tylko ciężkiej pracy nie można było wykonywać. Takie lżejsze prace można było wykonywać. Odnośnie pięćdziesiątnicy mamy podobny zapis 3 Mojżeszowa, 23 rozdział, 21 werset. W tym samym dniu obwołacie święto. Będzie to dla was święte zgromadzenie, Mikra Kodesz. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Jest to wieczna ustawa we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. Mamy święto trąb i tu jest, jeżeli czytamy, tu jest pewna taka trudność, dlatego że kiedy czytamy w tłumaczeniach polskich, w Biblii Warszawskiej i w Biblii Tysiąclecia, czytamy odnośnie święta trąb takie słowa. Powiedz synom izraelskim tak, w miesiącu 7, pierwszego dnia tego miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku. Dzień pamiętny, obwołane trąbieniem święte zgromadzenie. Jest tam użyte słowo w języku polskim dzień odpoczynku. Kiedy popatrzymy w Biblii Tysiąclecia, czytamy tam, powiedz Izraelitom, pierwszego dnia 7 miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat. Trąbienie wróg i święte zwołanie. Także tłumacze Biblii Tysiąclecia oddali tutaj to wyrażenie hebrajskie słowem uroczysty szabat. Więc święto trąb, które wypadało w określony dzień, w pierwszym dniu 7 miesiąca, ono wypadało w różne dni tygodnia, jest tutaj nazwane szabatem. Ale trudność jest tylko pozorna. Jeżeli popatrzymy do tekstu oryginalnego, mamy tutaj użyte słowo nie szabat, tylko szabaton. Także szabaton to jest dzień odpoczynku. Szabat, szabaton to jest sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Jeżeli te dwa słowa występują razem, szabat, szabaton, to jest to określenie używane tylko i wyłącznie do 7 dnia tygodnia, do sabatu. Te dwa słowa razem, szabat, szabaton, sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Tutaj jest tylko słowo szabaton, które tłumacze Biblii Warszawskiej oddali słowem dzień odpoczynku, tłumacze Biblii Tysiąclecia słowem szabat. W mojej ocenie, patrząc na tekst oryginalny, bardziej poprawne jest tłumaczenie Biblii Warszawskiej, że jest to dzień odpoczynku. W innym miejscu, w 25 wersecie tego samego, 23 rozdziału, widzimy, że żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Więc nie był to szabat taki jak cotygodniowy szabat, w którym żadnej pracy nie można było wykonywać. Było to po prostu szabaton, czyli był to dzień odpocznienia, w którym było święte zgromadzenie, czyli Mikra Kodesz, które miało właśnie znaczenie ceremonialne. Więc to określenie szabat w Biblii Tysiąclecia może tu być troszkę mylące.
Także jeszcze raz podkreślę, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby widzieć tą różnicę między szabatem cotygodniowym, szabat szabaton i szabat hiyachwe, i tymi świątecznymi uroczystościami, świętymi zgromadzeniami, Mikra Kodesz, święte zgromadzenia była zarówno w cotygodniowy sabat, jak i w te siedem świąt, które miały być obchodzone w ich oznaczonych porach i one wypadały w różne dni tygodnia. Ale mamy dzień pojednania. I tu jest coś zaskakującego. Dzień pojednania. Spośród wszystkich tych siedmiu świąt ceremonialnych, Pascha, Przaśniki, Pierwociny, Pięćdziesiątnica, Święto Trąb, Dzień Pojednania i Święto Namiotów. Który z tych siedmiu dni powiedzielibyście, że był takim największym świętem, najważniejszym? Dzień Pojednania. Ja myślę, że większość chrześcijaństwa na to pytanie by odpowiedziała, że Pascha. Prawda? Bo Pascha symbolizowała śmierć Jezusa na krzyżu i dla wielu środowisk chrześcijańskich ta Pascha jest najważniejsza, ale popatrzmy, że Dzień Pojednania, jak jest nazwany tutaj? Trzecia Mojżeszowa 23-28. Żadnej pracy w tym dniu wykonywać nie będziecie, gdyż jest to Dzień Pojednania, aby pojednać was z waszym Bogiem. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Tu jest mowa o dniu pojednania, ale słowa, które są użyte, to są dokładnie te same słowa, które są użyte do cotygodniowego sabatu. Szabat, szabaton. Jest to sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Czyli dzień pojednania był tak ważny, że żadnej pracy nie można było wykonywać. Z tych siedmiu świąt ceremonialnych to właśnie dzień pojednania. Ukuszcie się więc, dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczora do wieczora, obchodzić będziecie was, wasz szabat. Tu jest użyte słowo jeszcze inne, hebrajskie, tishbetu szabatechem, więc to słowo wasz szabat. Nie wiem, ja tu widzę też mimo wszystko różnicę, prawda? Bo tamten szabat cotygodniowy jest nazwany, że to jest szabat hiyachwe, szabat Pana. A tu jest, będziecie obchodzić czyj szabat? Wasz szabat. Szabatechem. Także jest tu inne hebrajskie słowo użyte. Także jest tutaj sporo takich szczegółów istotnych, które dopiero widać, kiedy zaczynamy to analizować z tekstem oryginalnym. I oczywiście mamy siódme z tych świąt ceremonialnych, to jest święto namiotów. Przez siedem dni będziecie składać Panu ofiarę ogniową. Ósmego dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Lecz 15 dnia siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek, w ósmym dniu będzie całkowity odpoczynek. I to też jest, myślę, troszkę nad interpretacja z tym całkowitym odpoczynkiem, bo całkowity odpoczynek jest oddany słowem szabaton. Czyli widzimy, że kiedy apostoł Paweł odnosi się do tego, że nikt was ma nie sądzić z powodu sabaton, on odnosi się do tej koncepcji, która w języku hebrajskim jest określona jako szabaton. Czyli to odnosi się do tych świąt ceremonialnych, które były właśnie zapowiedzią, cieniem rzeczy przyszłych, a rzeczywistością był Chrystus. I to wszystko byłoby takie bardzo łatwe i proste, ale jest jeszcze jedna grupa tekstów, które mogą nam sprawiać trudność. I mogą sprawiać trudność, kiedy ktoś, który troszkę dogłębniej studiuje Biblię, przeczyta i zada nam może trudne pytanie. Ale jeżeli studiujemy dokładnie, porównując tekst z tekstem, znajdziemy odpowiedź na te trudne pytania. A trudne pytanie może pochodzić z tego tekstu, Jan 19:42. Tam więc, to jest mowa o czasie przed ukrzyżowaniem Chrystusa, tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Apostoł Jan używa tu sformułowania żydowski dzień przygotowania. Żydowski dzień przygotowania był przygotowaniem do czego?
do sabatu, do żydowskiego sabatu? No właśnie, my tu troszeczkę teraz mówimy troszkę tak z intuicji, prawda? Ale będę chciał tutaj pokazać, że jest odpowiedź na to, także ten żydowski dzień przygotowania dotyczył nie cotygodniowego sabatu, ale jakby to jest troszkę bardziej złożone. Przyjrzyjmy się bliżej tym tekstom. A była blisko Pascha, święto żydowskie. Ten sam apostoł Jan pisze o święcie Paschy, że było to święto żydowskie. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście dla chrześcijan to święto już nie miało żadnego znaczenia w Bożym planie zbawienia, więc było to święto, które nadal obchodzili Żydzi, ale chrześcijanie go już nie obchodzili, bo oni mieli świadomość, że wypełnieniem tego święta był Chrystus i tego święta już nie trzeba obchodzić. Była blisko Pascha, święto żydowskie. Dzień przygotowania jest nazwany żydowskim dniem przygotowania. I tu musimy zrozumieć. Ponieważ był to dzień przygotowania, tu znowu wracamy do tego sabatu, przed którym Chrystus był ukrzyżowany w Wielki Piątek. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Co tu się stało? Najprawdopodobniej w tym roku, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, święto Paschy wypadało w cotygodniowy sabat i była kumulacja tych dni świątecznych, sabatu cotygodniowego i sabatu, czy tego święta ceremonialnego, szabatonu, jakim była Pascha, święto żydowskie. Także dzień tego sabatu był uroczysty, to nie był zwykły cotygodniowy sabat, to był sabat cotygodniowy, na który nałożyło się święto Paschy. A był to, 19 rozdział, 14 werset, cały czas jesteśmy w jednym rozdziale 19, a był to dzień przygotowania Paschy. Żydowski dzień przygotowania do żydowskiej Paschy. To, że ta Pascha wypadła w sabat, siódmy dzień tygodnia, to były dwie różne rzeczy. To był dzień przygotowania Paschy, dlatego że Żydzi do Paschy też musieli się przygotować. Był to dzień przygotowania Paschy około 6 godziny i rzekł do Żydów, oto król wasz. Także cały proces Jezusa, śmierć Jezusa, to wszystko odbywało się w piątek, dzień przygotowania do Paschy, która wypadała w tym akurat roku w sabat. Tak więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. To był dzień przygotowania, żydowski dzień przygotowania do żydowskiej Paschy, dlatego że Żydzi przygotowywali się do Paschy w pewien szczególny sposób, który chrześcijanie nie obchodzili, dlatego że oni nie obchodzili już Paschy i nie musieli się przygotowywać do święta Paschy w taki szczególny sposób. Oczywiście czytamy, że Pan Jezus, kiedy miał ostatnią wieczerzę, też pewne przygotowania tam były poczynione, była przystrojona izba, przygotowane i tak dalej, więc Żydzi też przygotowywali się do święta Paschy, które w tym roku było właśnie razem ze świętem sabatu. Także patrząc na ten 23 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, jeżeli ktoś zapyta was, jaka jest różnica między sabatem cotygodniowym, a tymi sabatonami, o których pisze apostoł Paweł, to warto tutaj podkreślić te dwa wstępy, te dwa rodzaje różnych uroczystości świątecznych. Cotygodniowy sabat i to sabat Hijahwe, sabat Pana i te siedem świąt ceremonialnych obchodzonych w ich oznaczonych czasach. Także my dzisiaj obchodzimy to cotygodniowe święto sabatu i pamiętajmy właśnie, że pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął, w nim szabat od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Także jeżeli mamy takie zrozumienie, to będziemy mieli pełne zrozumienie tego, niech was nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowych księżyca,
bądź sabatów, bądź sabaton, tych 7 dni ceremonialnych, które wskazywały na służbę Chrystusa w dziele zbawienia. Wszystko są to tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I z tą najważniejszą myślą chciałbym was zostawić i z życzeniami Bożego błogosławieństwa. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Amen.